Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj jedziemy do Kielc na giełdę terrorystyczną. Jechałyśmy już na miejsce i teraz idziemy do kasy kupić bilet na Exotic Fest. W ogóle bilet parking kosztuje 20 zł, a bilet wstępu jeszcze nie wiem ile, ale zaraz będziemy kupować. Na targach było bardzo dużo stoisk z różnymi akcesoriami, również też z wieloma żywymi zwierzakami. Która taka ładna muzyczka dla mnie? Ta wielka? Boże, za 180 zł. Za 130 zł. No to trochę. No tak to by nie przewrócił. Mogą mnie przewrócić. No albo takie. To jest, albo ta. Ta trochę tanie, to już stówę. No. Są żółwie. Godziny. No. Piękne, nie? Najwięcej do wyboru było stoisk z jaszczurkami oraz z wężami. Było też dużo pająków i było w ogóle bardzo dużo akcesorii dla tych zwierzaków. Również były terraria. Było też stoisko nawet z zabawkami związanymi z terrorystyką, ze słodyczami, z owadów, ale oprócz właśnie gadów, także w późniejszym filmiku zobaczycie, że nie tylko były węże i różnego rodzaju jaszczurki, pająki czy owady lub patyczaki, były też ślimaki afrykańskie i jeszcze były nawet świnki morskie, których nie można było kupić, ale były pokazowe i była zaprezentowana hodowla świnek rasowych. Były też alpaki. I był oczywiście też dział akwarystyczny, więc można było znaleźć naprawdę dużo ciekawych rybek. Bojowniki były przepiękne, też zobaczycie w dalszej części filmiku. Ale były też do wyboru inne rybki oraz w ogóle zestawy akwariowe. I żółwie oczywiście. No patrz jakie tu. Zmijowaty, uważaj, bo może to już. Ty to o, ja muszę tego. Jakie wężne. Mówię jakie budziczki. Stykowe. Teraz ten cięży. To jest pyton. No to jest zwierzę? To jest takie zwierzę? No, takie zwierzę. Pierwszy raz takie coś widzę. A ten syk jak wyrukuje, niektóre się zaczęło odpała, a niektóre takie... Żabki, chyba dwie żabek tu jest. Tu żabki. Żabki cię jeszcze połakują. Jezu, patrz jaka malutka rechotka. Widzisz jaka maleństwo? Są takie malutkie, tak? No mówię, że przecież takie malutkie. Jakie maleństwo. Może jaka to ładna, zielona. No. Kraby. Masz tu kraby. Tu się często ciężko zdecydować, nie? Chodź. Cześć. Słyszysz, widziałaś tu ślimaki? A to nie mogą być? Są ślimaki? No. Aha, to są afrykańskie. Są te mniejsze, ślimak olbrzymi. No i boli te śluzy. W jakiej cenie ślimaki? Te mniejsze? 20 zł. Aha. No. To jest wykonane. Więcej pi razy drzwi, max 100 rocznie.
to jest naprawdę jedna sztuka. To a pasty cały czas mają być. Nie, nie, nigdy nie, nie róbcie jedzenia, ja w ogóle nie słuchać osób, które... Ona tutaj dzisiaj kombinuje. Syn afrykański? No, mały, średni. Wiem, że zabrzmiało to groźnie, ale nie kierowałem. Są generalnie maluszki, więc... Ten ładny. To jest tak. No, możesz też machać. Gdzie? Brzmi. A zabawka śniak. Pidipus carneus. To jest pokrewny do królewskich skakunów. To jest sama sama. Znaczy ona jest nie na sprzedaż. To są maluchy na sprzedaż. No i ja wziąłem tutaj. White Bahama mam tutaj. Sakis. To jest ten, to jest właśnie ten, tak? Nie, to jest podobny. Aha. To jest Soroa, to jest Carneus. A to są po ile? Był bardzo duży wybór roślin akwariowych. Ja sama właśnie teraz zastanawiam się nawet nad założeniem akwarium. Ale jednak jeszcze to nie jest ten moment. Dopiero zastanawiam się, jakie rybki mogłabym mieć. Jak wiecie, już kiedyś miałam akwarium. A to był naprawdę bardzo duży wybór tych akcesoriów oraz roślinek. Były też zwierzęta pokazowe, czyli na przykład dużych gabarytów węża lub jaszczurki, albo nawet żółwie, które po prostu można było oglądać w dużych terrariach. Węże naprawdę były bardzo duże. Jakie są te bady? To jest żółw chyba stepowy. Duże, my mamy większego w domu. No ale mam pustynnego. No to jest bocja. Czym ty wzięła komis? Ja szukam muszlowców. Pielęgniczki. No. Takie małe kolory. To co ja myślałam? Tam są mniejsze krawki. No ja. W cieniu tych kurza. Ona żyje? Bo tutaj żyje. Ładnie jest. Klaudia. Ten jest ładny. A zobacz, jakie tu są kolorowe. Na ostatnim okienku. W ostatnim okienku i tam na pierwszym. Ale ja nie wiem. Żyje. Jedno. To tą czarną chcesz? Tak. No ładnie. No ten piękny. Tą czarną. Jedyną wadą takiej giełdy jest to, że ciężko jest dostać się do danego stoiska bez takiej dużej tłum ludzi. I nie można tego wszystkiego tak dokładnie obejrzeć, nawet jakby się chciało, ponieważ trzeba czasami nawet czekać w kolejce, żeby dopchać się do tego zwierzaka, żeby go zobaczyć. I też zastanawiałam się nad bojownikiem. A ponieważ myślałam o akwarium z bojownikiem i z krewetkami, albo o akwarium z pielęgniczkami, ale to oczywiście na razie są takie rozmyślenia moje, nic jeszcze konkretnego. A po ile ma pan tę dziewkę jeszcze?
chyba też. Przeżek i ten ładny wojownik. Tu są trzy, tak, tu są dwa. Ten niebieski mi się lepiej podoba. No ja widzę dwie kolory niebieskie. Jak... Mam tą czaszkę, no? Tak? To jest ten? Nie, no, nie, to jakiś inny. Nie, to jest inny. Nie ten? Nie. Co? Nie, bo to fajne, że mi się podjadały. Ten wojownik to wszystko zjada. Na pewno się podjadały. Musi być sam. Zobacz ten filetowy. No ładnie. I to jest łatwo, tak? Takie malutkie kreweczki. Aha, no to już mogło być. Bardzo podobne. Nie, to żeby biały był. A to taki może być? Tylko że jest to terrorystyczna, to też jest dział dla świnek, ogólnie dla gryzoni i dla królików. Zobaczcie, mamy materiałowe domki. Zobaczcie, jakie ładne podusia, świnki, awokado i też mamy śliczne hamaczki. Mamy kubiska. Są też ziółka i to są z firmy wszystko pełne korytko, chociaż nie wszystko, bo to też jest Brit. No, tu jest też owies. No to już chyba pod koniec bym, nie jak będziemy... No, no cóż, jak nawet siatki nie masz, to gdzie już będziesz tu ruszyć. Gdzie sobie było? Co, chomikowi? I który najbardziej przypadł kolorystycznie do gustu? O, ja to sprawdzam. Znaczy one nie są znane. Nie. Ale można sobie popatrzeć na naszą stronę internetową. Mieszkamy obok Kielc i po prostu zakupić świnki od nas. Ceny za rasowe świnki morskie są wszędzie takie same, od 400 do 600 zł. A tu nie kupuje się tych świnek? Nie, to nie są. Aha, długa decyzja, żeby zakupić tak szybko. Tak. I zbyt długo żyjące zwierzątko. We'll be right back.
Rekin bambusowy i skrzydlica. Który to jest rekin? To jest... Ten? No, to jest pewnie skrzydlica. Teraz się ładnie pokazało. Rekin. No. A ta rybka się nazywa skrzydlica. Były ładne dekoracje do akwarium. Korzenie, skały, kokosy. I też znalazły się tam stoiska z biżuterią, z wylinką węży oraz również obrazy z gadami, z wężami, z jaszczurkami. Właśnie widzicie do postawienia właśnie też wylinka węża i bardzo ładne obrazy. Był spory wybór ślimaków afrykańskich w różnych odmianach barwnych. Mnie najbardziej podobają się ślimaki afrykańskie, te jasne. Zaraz je zobaczycie z taką jasną skorupką, które są prawie białe. No tutaj widać takiego ślimaka. Według mnie one są najładniejsze. Ja nawet mogłabym go mieć w domu, ale jednak się nie zdecydowałam. W cenach też były całkiem rozsądnych, bo były to ceny 20 zł, 35 zł. Jeżeli ktoś z Was ma ślimaka afrykańskiego, to możecie pisać w komentarzach. Według mnie bardzo ciekawe zwierzątka. Wyczuję miskę, jak będzie się wystawiać w jednym miejscu. To na ręce. Dał na ręce. Dobre zwierzątko. To jest nasz gecko. Jakie to jest zwierzę? Z taką myślinią, czy nie? Co? Co to jest za zwierzę? Nie, to jest zwierzę chyba urzęsioną, nie wiem. To się... Bo wtedy... No, może być tak, nie ma zębów. Nawet dobieramy świerszcza, karmimy świerszcza do szerokości między oczyma, tak? Żeby odłok świerszcza zmieścił się tutaj przez gardło, tak? Bo mega. Do, nie, ale... Do połka, tak? Żeby ten świerszcz nam nie ruszał. Chyba mi się wydaje dla szczurki, a dla żółwia kamień to mi się wydaje. No, on chyba nie będzie chciał chodzić. Lepsza jest mata grzewcza. No, mata chyba już lepsza. Są te maty. Tak? No. No. No, tym jeszcze szczurkami to no. Na przykład pensetą dajesz jezia szczurce. A, jezi mu dawać pensetą, to na grybie? No. A to tu da witaminy. Witaminy.
wilków, węży, ale żółwia nic nie ma. Jakiś gad wyrysowany. Tu to jest dla gada takiego. Są chyba na powietrzacze. Kasa 90. Kasa 70 ładna. No to za mała dla niego widzisz, która taka była. To jest już większa. Gdybym tam na działce do postawił, to by zostało, nie? No na działkę to fajna była. Ale taka wysoka czy ta niższa? Wysoka lepsza, mówisz? Pewnie, że tak. A dostanie? Pewnie, że dostanie. Przecież my to mamy te miskę taką. Wiesz, tu taki nie dostanie, w drugiej ligowie. To nie. A może to jest na poidła, to jest na jedzenie, tylko w kopice. Bo to jest takie drogie. No bo to są z tym OV. Za 30 zł, nie wiem czy to są tylko grzewcze. A może to te grzewcze są tanie, a te z UV są takie drogie? Chyba tak. Podczas giełdy, jeżeli przyjechaliście rano, to też nie było problemu z parkingiem. Był to parking płatny, kosztował 20 zł, ale nie było problemu, żeby zaparkować rano, przynajmniej, bo później to nie wiem, ponieważ ja jechałam na giełdę rano. I też nie było problemu z dostępnością do łazienki, bo były dostępne łazienki, oczywiście już darmowe. I też była restauracja, gdzie można było coś zjeść. Wracamy już do domu. I zaczął po drodze padać śnieg z deszczem chyba. W domu też pokażę wam, jakie zakupy, co kupiłam na giełdzie. W listopadzie, jak widać, zaczął padać śnieg. Niestety trafiło nam się jechać w taką pogodę. Jestem w domu i pokażę wam, co kupiłam na giełdzie. Może najpierw wam pokażę rzeczy dla Zuzi. Była to giełda głównie terrorystyczna dla Zuzi Sepia oraz wielka miska. Jest naprawdę olbrzymia i ciężka. Jest to miska dla gadów na wodę i dla Zuzi taka olbrzymia miska, tylko że będzie to miska na działkę, nie tutaj do domu. Tylko na działce Zuzia będzie miała taką miskę. Zależało mi, żeby to było coś ciężkiego, żeby Zuzia tego nie przewróciła, jak będzie na działce. Dla Zuzi to jest już wszystko. Teraz wam pokażę rzeczy dla świnek, a właśnie nie tylko. Jeszcze jedną rzecz może dla mnie pokażę. Ale to jest związane z prosiakami. Jest to plecak. Ponieważ była to giełda terrorystyczna, akwarystyczna i trochę botaniczna, ale było też jedno stoisko właśnie z rzeczami dla gryzoni, głównie dla świnek morskich. I były też świnki morskie pokazywane na tym stoisku. I kupiłam sobie taki torbo plecak, można powiedzieć, właśnie ze wzorem świnki. No i co kupiłam dla prosiaków? Było z firmy pełne korytko. I to jest ziołowe korytko dla świnki morskiej. Oprócz tego jeszcze wziąłam ziele owsa, również z tej samej firmy. I trzecią rzecz, skrzyp polny. I to są właściwie moje całe zakupy z giełdy. Najbardziej jestem ciekawa tego skrzypu polnego, ponieważ moje świnki nigdy nie jadły i zastanawiam się, czy im w ogóle posmakuje. Więc sprawdzimy, czy im to smakuje. Nagramy w jakimś odcinku tester.
A ja myślę, że teraz już będę kończyć ten filmik. Widzę, że świnki chcą się z Wami pożegnać. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę. I do zobaczenia w kolejnych filmach. W ogóle też jest już wieczór, kiedy ja nagrywam ten film.